Witam was, ja jestem Wosiu. Dzisiaj omówimy sobie mojego nowego mocha, jakim jest Necron Warrior Squad plus Necron Lord, tak, Lord Necronów. Jest to moc z Warhammera 40 000. Czym jest Warhammer 40 000? Prawdopodobnie większość z was tutaj nie wie. Uniwersum science fiction, które na dobrą sprawę łączy przy okazji fantastykę, bo z jednej strony mamy egipskie metalowe szkielety, które spały przez 60 milionów lat, z drugiej strony mamy ogromne demony, mamy goryle chodzące z automatycznymi wyrzutniami rakiet. Bardzo dużo tego jest. Trudno to wytłumaczyć w jednym filmie. Na YouTubie polskim na pewno znajdzie się jakiś film. Jeżeli jest poniżej pół godziny, to polecam obejrzeć, jeżeli macie czas. Więc, przechodząc już do samego mocha, zaczniemy od Lorda, ponieważ jest na przodzie. Każda z tych figurek ma podstawkę, jest ona nieco wyższa od minifiga, więc powiedzmy, że jest w skali. Lord ma na wyposażenie tutaj taką halabardę z z bronią Gaussa na końcu. Broń Gaussa polega na tym, że rozciepia pierwotne atomy to, w co trafi, tak? Mamy jeszcze tutaj pulę odrodzenia, tak się chyba nazywa na polski. Necroni mają taką funkcję po prostu, że kiedy umrą, ich Lord może ich wstrześć. Ogólnie są armią praktycznie nieumarłych, więc mogą się wstrzeżać. Ma tutaj też pelerynkę Kragera. Konstrukcja mniej więcej jest taka sama jak u reszty, tylko nieco bardziej ozdobna. Jest to standardowy lord, nie arcylord ani nic większego, więc jest dosyć prosty. Dałem mu tutaj taką małą górkę, żeby sobie na niej stał. I to jest on. I teraz możemy przejść do pojedynczych wojowników. Praktycznie wszyscy są tacy sami, mają tylko nieco różne podstawki. Na broń mają podstawowy karabin Gaussa, tak, czyli to, o czym mówiłem, plus mają jeszcze tutaj ten toporek taki, każdy bagnet praktycznie pełni tutaj rolę. Konstrukcja jest dosyć prosta, jest to rozwinięta konstrukcja mojego Magna Guarda, trochę okrojona wersja mojego Ultrona. Problem jest taki, że LEGO nie wydało żadnej sensownej główki, która by odzwierciedlała ich twarzy, przez co mogą wychodzić nieco bez charakteru. Co staram się nadrabiać brońmi, kolorami. I to jest wszystko na dobrą sprawę, co mam do powiedzenia o tym moczu, ponieważ cała dziesiątka praktycznie jest taka sama. Mają tylko nieco różne podstawki. Jest to pewien zaczątek armii, którą tworzę. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, napisania, co o nich sądzicie. Czy wiecie coś o Warhammerze? Żegnam was. Cześć!